Robert Wydera pokazuje, że niepełnosprawność wcale nie zamyka drogi do realizacji marzeń. Mimo tego, że zamiast lewej nogi ma protezę, uprawia siatkówkę na siedząco. Dzięki temu pokazuje najmłodszym, że nie ma barier nie do pokonania. No od zawsze, od dziecka marzyłem o tym, żeby zostać sportowcem. I dowiedziałem się o siatkówce, właściwie to siatkówka dowiedziała się o mnie, ponieważ zbierałem pieniążki na protezę. Był u mnie reportaż w telewizji, jeden z zawodników zobaczył ten reportaż, skontaktował się z moją szkołą, później ze mną i w ten sposób wciągnęli mnie do tego sportu. Spotkanie z wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski, uczestnikiem Mistrzostw Europy i Świata wzbudziło duże zainteresowanie dzieci. Jest to mało popularny sport, dlatego dowiadują się o czegoś nowego, dowiadują się też o niepełnosprawności. To też na pewno jest dla nich ciekawe, tak? Czy ktoś nie ma nogi, czy ma taki problem, czy inny, że można, mimo tego można dalej żyć, można funkcjonować i świetnie się bawić w swoim życiu. Oprócz spotkania ze sportowcem, dzieci były uczone przez fizjoterapeutów poprawnej postawy ciała, aby już od najmłodszych lat wiedziały, jak jest to ważne. Jeśli teraz uświadomimy dzieci, co mogą zrobić, czego mogą unikać, to w przyszłości nie będą po prostu naszymi pacjentami. Nie będą cierpieć i nie będą musieli ratować ich kręgosłupów czy kolan. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Anioły Wiedzy oraz Stowarzyszenia Żółty Parasol sami przyprowadzili swoich podopiecznych na warsztaty, aby uzmysłowić rodzicom, że warto rozmawiać o zdrowiu i sprawności fizycznej. Pomagamy właśnie dzieciakom z trudną sytuacją w rozwoju zainteresowań oraz w nauce. I akurat mamy na Ubinie bardzo dużo swoich dzieciaków i postanowiliśmy, że zorganizujemy im coś fajnego na ferie. Ściągnęliśmy naszych przyjaciół, znajomych, którzy robią różne fajne rzeczy. Mamy dziewczynę, która biega, mamy chłopaka, który gra w siatkówkę, mamy chłopaków, którzy grają irlandzką muzykę. Współpracujemy z lokalną społecznością. Na co dzień prowadzimy też klub młodzieżowy. Spotykamy się tutaj z dzieciakami, prowadzimy korepetycje, różne zajęcia artystyczne, czy skupiające się tutaj właśnie na osiedlu, jak chociażby ołbińskie DIY, czy skupiające się na tym, żeby dzieciaki mogły organizować własne projekty związane z osiedlem. Kolejne warsztaty mają się odbyć za 2 tygodnie. Dla Echo24 Rafał Stefaniak.